No hej, cześć, siema, mam wszystkim, z tej strony Grawmir. Odpaliłem sobie zegarek, zrobiłem herbatę, można zaczynać. Właśnie, co byśmy tu mogli zacząć robić? Myślę, że Skellige jeszcze poczeka. Ale dzisiaj mam trochę sił, to postanowiłem sobie nagrać odcinek. Niestety trochę z lekką przerwą od Wiedźmina, no ale tak jak mówiłem, nie chciałem was zamęczać moim głosem. Wcześniej miałem trochę bardzo rozdarte, że tak powiem, gardło. Ciężko było mówić, a nie chciałem was męczyć moim głosem. Bo to by było, jakbyście słuchali jakiegoś potwora czy coś z filmu. Ale dobra, przejdźmy sobie do zleceń, bo Skellige to jeszcze musi poczekać. Niestety, niestety. Stety, właśnie niestety, a może i stety, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy zlecenia. Pijak z Oxenfurtu, no dobra, biała dama. Czy tego pijak? Pijaka z Oxenfurtu weźmy. Mapę weźmy sobie, pyk. Zróbmy sobie. No, 20 poziom mamy, także myślę, że będzie ok. Tu się przeniesiemy na wprost. Ok. I tutaj. No dobra, to w sumie nie tak daleko. O, trochę tu ludzi. Czemu tam ktoś krzyczy? Aha, coś kliknąłem. Co? Ja chyba akcji użyłem na płotce? Nie wiem po co. Coś, no niechcący kliknąłem właśnie. Ostatnio coś ten kontroler mi pada. Znowu niestety. Tak. Ale mam drugi, także jest jakiś ratunek. Chyba podgłośnię mikrofon, ale ciutkę. Żebyście dobrze mnie byli. Żeby mnie było dobrze słychać. Przepraszam, taki rozkojarzony, ale trochę nie wiem, jakiś tak. Nie wiem, po prostu. Trochę zmęczony. No, gorąca herbatka musi być. Dobra, zobaczmy sobie. Ja sam siebie to tak trochę słyszę, ale wiadomo, to przez słuchawki to tak trochę wytłumiało mi. Myślę, że będzie dobrze podkręcony mikrofon. Najwyżej zawsze można trochę przyciszyć, jak będzie za głośno. Aha, z redańskim tym. Aha, to tutaj. To ten. A mi się wydaje, że już kiedyś w niego byliśmy, ale nie wiem. Może inna sytuacja, no ale trudno, zobaczmy. No, to fajnie się przywitał goleś. Szedłem porozmawiać o zleceniu. Zleceniu? A tak, podpisywałem coś takiego. Ponoć jakiś stwór atakuje ogarnięty koleś, widać. Porzuca ciała w oksenfurskich rynsztokach. A czemu sami się tym nie zajmiecie? Bo musimy wygrać tę pierdoloną wojnę i nie mamy czasu na wycieranie rynsztoków. Aha, też fajnie. Nagroda jest za mała. Nie, dobra, mi to tam. Wezmę zlecenie, ale muszę poznać więcej szczegółów. Pieniędzy mamy aż na to. Wszystkiego, co wiem. Dobra. O Boże, opowiedz mi o ofiarach. Właśnie. Chciałbym obejrzeć ciała ofiar. Trupy jak trupy. Gdy obejrzę ranę, no, może dla ciebie. Będę wiedział, jaki potwór ich zabił. Zapytaj naszego konowała, czy ciała są już spalone. Aha. Pewnie siedzi w tej chacie nad rzeką, gdzie urządzili kostnicę. O, no to może być. Oj, przepraszam za ziewanie. Ktoś widział te bestie? Może być jakaś problem. Kobieta przeżyła atak. Opowiadają, że od tamtego czasu nie trzeźwieje, więc szukałbym jej w karczmie w Oxenfurcie. Oho. Nie będzie żadnych problemów z nagrodą, prawda? Nie będzie. Chcę to mieć z głowy. No, ja też tak myślę. Dobra. Porozmawiamy ze świadkiem zdarzenia. No, to porozmawiamy w sumie ze świadkiem zdarzenia. Później udamy się do medyka. Jeśli, no, w sumie powinna być jeszcze ta opcja. Czemu by nie? To tutaj, tak? Kobieta, okej. Okay. Kobieta, fajnie się nazywa, kobieta. O, może postawisz butelkę ofierze bestii? Pogadajmy o ataku. Opowiesz mi o ataku potwora? Bez kolejnej butelki nie dam rady. O, patrz. Powiedz mi wszystko. Nie, dobra. A co mi szkodzi 30 tych owenów dać? Nie skończymy rozmawiać. Jak my bogaci jesteśmy. Już nie możesz kupić swoją butelkę. No właśnie. Będzie. Bo akcji to strach używać. Skarczmy. Możliwe, że wypiłam trochę za dużo, ale na pewno mi się nie przywidziało. I wtedy coś w zaułku nazwało mnie po imieniu. Było ciemno i nie widziałam tego czegoś.
Ale to na pewno nie był człowiek. Skąd pewność? Po prostu wiem. To coś złapało mnie za rąbek spódnicy, ale udało mi się wyrwać i uciec. Tyle? Niewiele widziałaś. No właśnie, w sumie nic. Ty też mi nie wierzysz? Pierdol się. O ty. Alkoholiczka, zadychy. Dobra, sumuj się, gościu. Idziemy. Aha, nie, czekaj. No w sumie jak już jesteśmy. Wolał się spotkać jeszcze z medykiem, może on by coś nam powiedział ciekawego. O, tutaj coś jest. Znoszona bransoleta. Pod pozłotą widać srebro. Za duża na kobiecą rękę. Raczej napastnik ją zgubił. Właśnie, tak myślałem o tym renderowaniu, ale z tego co widziałem, to nie wiem o co chodzi. Pod kątem, że raz mi się film renderował, no czyli tamten z tym pierwszym intro z Wiedźmina. Pierwszym, no, 40 którymś, nie wiem, jeśli oglądaliście, to wiecie o którym mi chodzi. Że w niecałą godzinę nawet mi się zrenderował, czy coś, tak nawet szybko bym powiedział. Może trochę krócej od godziny. Ale mówię, później odpaliłem, chciałem dalej renderować, to mówię, nie, no tyle godzin czekać, to mi się nie chce. Bo to raz godzina, raz jakiś błąd, jakiś coś, nie wiem, także zgłupiałem. Na razie odpuszczam w sumie nagrywanie, nie, nigdy nic z tych rzeczy. Odpuszczam na nagrywanie, Boże, tak, renderowanie, może o to mi chodziło. Bo to za dużo czasu zżera i to bez sensu, bo to, no za dużo po prostu czasu, nie wiem. Może kiedyś jeszcze usiądę, ale to, nie wiem, może lepszy sprzęt? Nie mam pojęcia. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, pogadajmy z medykiem. Nie ma co gadać. Ty jesteś medykiem? Chciałbym obejrzeć ciała ofiar bestii. A tak, jeszcze nie kazałem ich spalić. To jeszcze można obejrzeć. Zamierzasz przeprowadzić autopsję? A może już ją zrobiłeś? A po co? Żebracy i lumpy. Wszyscy śmierdzieli tanim winem. Mogę rzucić okiem na te zwłoki? Nie chcę, żebyś tu się szwendał. O. Mam wrócić z rozkazem na piśmie? Ja pierniczę, jak inomolny. Masz tu klucz do kostnicy. Idź i oglądaj do woli. No, coś jakby chciał ukrywać albo coś. Tu może być spisek jakiś, coś tak wyczułem. Człowiekowi postawiłbym diabetę. Problem zwłoki, zobaczę, co mu szkodzi. Bo co, coś wyjdzie na jaw? No właśnie. Zbadaj. Był zalany i ktoś ściągnął go po bruku. Masz ślady kłów na szyi. Wampir ssał jego krew. No, wampir, no widzisz. Ten? Ugryzienie wampira i mocna woń alkoholu. Jak poprzednio. Właśnie, pijak z okrzyn furtu. Obrażenie na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to kataka. Wampir lubi krew pijanych. No właśnie. I to jest sposób, żeby go zwabić. Dobra. Krew pijanych. Dobra, tutaj mamy jakąś książkę, ale nie wiem, to chyba przeczytana w sumie. Krew pijanych. Dobra, to wiemy wszystko. Wampir lubi alkohol. Z domieszką krwi. Albo i na odwrót. Pijak z okrzyn furtu. No, wampir, no. Spodziewałem się coś innego, no ale okej, może być wampir. Wtedy przejdziemy? Chyba nie. Aczkolwiek nas droga prowadzi tędy. Ale zamknięte, no to nie. Znowu dałem się nabrać na te kropki na mapie. Ale chyba z drugiej strony możemy wejść, tak? Tak, no zawsze dookoła pójdę, no to jest... To jest właśnie to. Dawaj. Biegniemy szybciutko. Żeby nie przedłużać. Aha, no tutaj? Jak ja tam wejść? Halo? Ja zgłupiałem. No czekaj. Zmawiaj do łupi i się, żeby zwabić katakana. No nie mogę tędy wejść, no to czemu mi drogę pokazuje? Coś się ominąłem. Chyba... Czekajcie. O, tutaj właśnie tędy. O, ja to też dzisiaj nie myślę w ogóle. Jest kobieta, ale nie chcę z nią gadać, bo ona... Stiepa, no właśnie. Stiepana chyba wygraliśmy kartę? Pamiętam cię. Chyba. Już nie pamiętam. A, chyba nie, bo jest opcja. Zagrajmy w Gwinta. Chcę się uchlać jak świnia. Koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Żadne z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. Ale należność muszę przyjąć z góry. Aż to nieufne. Polewaj.
Kubek ma być cały czas pełny. Dokładnie, za 50 arenów. Ma być bez dna. Dobra, tutaj nie będziemy kraść, bo to strażnicy nas zaatakują. My jesteśmy troszkę pijani, no i co? Pierwsza panna z wichowaru, zawsze rada iść na siano. Pijany Geralt. Druga panna z wichowaru, daje, a sam tylko rano. U? Coś straszne. Dokąd się wybierasz, bratku? O. A co ci to obchodzi? Już nie jesteśmy pijani? Spoko. A naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płaci, nie gada! Szpiegostwo? Dobra, mogę wam wlać. Nie dam wam złamanego grosza. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy cię szpieg. W imieniu dobrego króla Radowida. Próbować zawsze możecie. No, próbować można, nie? Zresztą z tą płytą zawsze problem. Dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika, szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. O, no i dobrze. Ty, Wiedźmin, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. No co? No to ja tu nic nie robię, sobie spaceruję. Pod wpływem alkoholu. Dobra. To musimy iść dalej. Wiedźmin powinien inaczej zataczać się. No może nie aż tak, ale... Może są bardziej odporni? Nie wiem. Dobra, przespacerujmy się tutaj. Gdzieś tu powinno być jakieś... Trzecia panna nie ma zasad. Zawsze łasa na kutasa. O Boże. Te grendolada. Dobrze już, dobrze, dobrze. Zatroskany obywatel to jakiś kurde. Aha, okej. Okay. De grendolada? Co? Ja na... Co? Aha, okej. Okay. Nie, bez komentarza, bez komentarza. Ciekawe, co tym razem nas spotka. Oj, pijany Geralt, to jest dobre. Czuję twoją krew. Chodź tu, wywłoko. Uuu. Co? Będę pił twoją krew. Chodź nie, pierdol. Jestem. Uuu. Tu jestem. Gdzie? Tu, o kurde. Gael. No, chodź, paskudo. Kłódnę ten łeb. Quen od razu. Będzie ciężko. Będzie przerąbanie ciężko. Mogę zapisać, ale nie pomyślałem. Myślałem, że zginąłem. No jeszcze chyba nie. Kurde. No, staranował nas, no, ale już wiedźmy po eliksirach. Gdzie jest ten przeklęty kataka? O, ile życia mam. Cudem. Nie kota, nie chcę. Po co mi kota? Dobra, jesteśmy bardziej zatruci eliksirami. Fajnie to na Wiedźminie pokazane jest. Bardziej żółte oczy, mi się wydaje, blady i żyły wyszły. No ale kurczę, było no gruba. Już 6 poziomów wyżej. Słyszę go. Nie, wiecie co? Ja sobie zapiszę na tym save'ie naszym. Tam różne save'y jakieś automatyczne mam, to muszę pousuwać, bo po co mi to? No, raczej tak. Ze mnie... Oj, szczególnie. No właśnie, co z tym kontrolerem mi się dzieje, wie? Widzieliście przed chwilą. Dobra, dopadniemy go, ale to jeszcze zrobię... Jaskółkę weźmiemy. Tolerancja na eliksir już no, prawie max. Wyczerpane. Oho, no ciekawe gdzie ta... Czekajcie, ja muszę zobaczyć eliksiry, bo to tak być nie może. Albo lepszy pancerz jakiś. Żywotność. Kurde, nie wiem, boję się zmieniać teraz.
kute, cięte. A weźmy może to, ale to... No właśnie, to plus 12 sporo na obrażenia zadawane przez potwory. Dobra, nie, nie będę teraz myślał. Weźmy sobie eliksiry. Zobaczmy szybko. Oleje, właśnie. Przeciw zwierzętom, wampirom. O, wampirom. Przeklętym. To jeszcze jeden mogę? Co się stanie? Dłużej działa? Nie wiem. Za każdym razem wiedźmin otrzymuje obrażenie. Zabicie przeciwnika. Maksymalna żywotność od razu wskakuje. O, może zamiast... A ten grom to co to było? Czekajcie, czekajcie. Grom. Siłę ataku, właśnie. Zwiększa siłę ataku. Dobra. Ho, zatrucie eliksirami 82%. Fajnie. Ekimy. O, zadawane obrażenia regeneruje żywotność. O, dobra. Myślę, że to sobie golniemy szybko. Aha, jeszcze poczekajcie, wiecie co? Zrobimy sobie tak. Szybko, szybko, szybko na dół. Weźmy to. Siła ataku. Tu jeden. Ale mam chyba lepsze. Nie, nie mam lepsze. Może? To? Nie, szansa na krwawienie. To siła ataku na srebrny. Te dwa wsadzimy, nie? Zawsze to parę procent więcej. Kieruje się do chatki nad rzeką. Tu jest. To było obok nas, ale śmiesznie. Czemu ja zawsze z drugiej strony idę? No nie wiem. A że moprzę dookoła, no genie szeroku. No zamknięte. Dostań się do... A, drabina, właśnie, właśnie. No, też nie pomyślałem. Czekajcie, łyknę sobie herbatki szybko. Ojej, jeszcze mi burczy w brzuchu. Wybaczcie, jeśli to słyszycie. Schemat płaczka. Mistrzowskie wyścigowe siodło. Ale to teraz nie będę patrzył. Jeszcze raz sobie zapiszemy grę. Bo to będzie wyczyn roku normalnie. Wyczyn roku będzie. O, fuck. No, już jest lepiej, już jest lepiej. Gdzie jest wszystko poziom? Dobra, dobra. Dobra, dobra, dostał. Bum. Ale fajnie miecz, patrzcie. Oj. Oj, widać te runy? No, nie widać. Fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Nie wiem, coś takiego. Okej. Okay. Trofeum z Katakana. Tak, dobrze. No chyba dobrze już czytałem. Dobra, poszedł łepek. To sobie pominimy. No, tu już jakiś molestowany przez wampira. Dobra, odbierz o nagrodę. Już możemy właśnie wyjść stąd. I no, było ciężko, nie powiem. Moment był taki ciężki. Ale właśnie dobrze te olej i właśnie przeciw wampirom, to dobrze. Bo bez tego to by było, no, lipa. Tyle by było. O, ale nie, przebicie pancerza. Trochę lepszy, ale słabszy. Pod kątem obrażeń lepszy. Siła ataku 2, no. Ale fajnie wygląda. Sobie zobaczmy. No, pokaż Geralt. No, taki podobny, fajny. Ale nie, to się sprzeda, albo coś się zrobi z tym zawsze, nie? Idziemy po nagrodę, zobaczymy jakaż to nagroda, pewnie pieniężna, bo co by innego. No takim 6 poziomów więcej, to spodziewałem się coś lepszego, jak w ekwipunku, ale no tak się trafiło niestety. Zabiłem potwora. Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. W mieście grasował Katakan. Prawdę mówisz? A co to takiego ten cały Katakan? Ojejku, wampir. Wampir wyższy. Bardzo ciekawy przypadek. Z jakiego powodu takie bydle może być ciekawe? Zdradzał zamiłowanie do alkoholu i miał niezwykle rozbuchane ego. Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to. A, proszę bardzo. Bywa. Oj. Dobrze, bywaj, bywaj.
No i 300 punktów doświadczenia, spoko. 204 oreny. Fajnie, zlecenie zrobione, jak tam stoimy z czasem. Spoko, myślę, że może coś jeszcze nawet można zrobić. Mamy jeszcze chwilkę czasu, także gwint, nie, zlecenie. 35. No nie jestem wariatem aż tak. Poszukiwania może byśmy zrobili. O, to byśmy zrobili, ale to na czwartym poziomie to szkoda. Kermoren, no nie mamy. Nie, wiecie co, w sumie sobie zakończę odcineczek. Był jaki był, ale ważne, że był. Już ciut lepiej się poczułem, trochę człowiek odpocznie, to tak fajnie można wrócić z siłą. Jeszcze dzisiaj może coś wymyślę na drugi odcinek? Znaczy odcinek, to coś jeszcze myślę, że nagram. Ale jak na razie to tyle. Ja się z wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, do następnego. No, dwa razy powiedziałem, no, nieważne. Trzymajcie się, pa, pa.